mówiłam o panie Ringu, Szramie. Ale nie spotkałam na pustkowiu jeszcze nikogo, kto dałby się przekonać ckliwą rozmową o uczuciach. Ponoć lubi auta. Może wasza dwójka dogada się przy akompaniamencie zgrzytu metalu, pisku opon i ryku silnika. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wykonamy sobie trzecią część zadań fabuły tego sezonu, czyli zadania wejdź do Nitrodromu. Dajcie chwilę. Okej. Więc naszym pierwszym zadaniem po odsłuchaniu wiadomości od Nadziei było wejście do Nitrodromu. I teraz musimy za pomocą broni zamontowanej na pojeździe zadać przeciwnikom obrażenia lub uszkodzić wrogie pojazdy. Więc w międzyczasie, kiedy ja przygotuję sobie pojazd, to tak jak mogliśmy usłyszeć, Nadzieja natrafiła na kolejny klejnot puszki Pandory. Dla tych, którzy nie wiedzą, to właśnie ostatnim razem się o tym dowiedzieliśmy, o istnieniu niejakich klejnotów. I Nadzieja ma teraz wielką chrapkę, można powiedzieć, żeby je zebrać. No oczywiście tak samo na ich tropie jest Megalodon. Oczywiście. I podobno również tułacz. Może być zainteresowany owymi medalionami, klejnotami, przepraszam. Więc musimy zrobić wszystko, żeby nie dostali ręce. Także w tym samym czasie dowiedzieliśmy się też ostatnio, że Jones jest przeciwny temu, gdyż uważa, że te klejnoty mogą być powiązane z jakąś dewastacyjną mocą na poziomie punktu zerowego. Również się dowiedzieliśmy, że ten prawdopodobnie nadal istnieje. Za chwilę pojawi się pani Szrama. Powinniśmy móc na niej to zadanie wykonać. Dokładnie. Dodajemy te obrażenia. Albo nie. Okej, widzę już kolejne zadanie. Radni medalion bossa lub porwi pojazd bossa. Czyli tak dobrze by było ją zabić. Zróbmy to. Uważać. Trochę nas poobijali. Ja tu wejść, nie mogę. Teraz
To jest tyle. A, bijmy. O nie. O nie. Jest tu na dół? Jest, weszło. Dobra. Mamy. Zabitą. I zbieramy jej medalion. Najpierw wieści dobre. Nasz Ramy jesteś spoko i zgodzi się sprzedać klejnot. Okej. Okay. Złe wieści. Zapłaty chcę w formie... Czekaj... Zacytuję to w całej okazałości. Sztuczki kaskaderskiej tak niebezpiecznej i szaleńczo czadowej, że bogowie znają się w swoje złote galoty. Także tego... Lepiej zapnij pasy. Aha. Że bogowie... Aha. Aha. No dobra. No dobra. Jadąc pojazdem z użyciem dopalacza, przeskocz przez płonące kręgi. A, dobra. Lecimy. Damy auto. Dopalacz i cyk. Mam nadzieję, że bogowie zrobili to, co mieli. Twoje złote portki. Dobra, zbierz klejnot Pandory w mikrodromie. Stamy się. I jest on tutaj, widzę. Ej, udało się! Nie, żebym wątpiła. No, były jakieś 4 sekundy gdzieś w połowie, kiedy myślałam, że już po tobie. Przynieś klejnot. Musimy pogadać. Dobra, więc jedziemy do nadziei. A to dobra, nie robię w sumie zdjęcia. Jedźmy po prostu do niej. Chyba tu zdążymy. Chcieliśmy się wyrobić, tylko teraz pytanie, czy będzie jej hologram. Też nie. Jest hologram, dobra. Bardzo dobrze. Nie. O, no dobra. Dwa klejnoty mamy. Z tego co wiem, zostały 2. Dobra robota. Skoro już ty jesteś, to pewnie nic takiego, ale między nami zawsze miałam bujną fantazję, ale te klejnoty powodują u mnie wizję. Kazałem mi megalodona pracującego z zamaskowanym tułaczem. Spotkałem kolesia, więc może to metafora albo coś. Uważaj tam na siebie, dobra? A jeśli spotkasz typa upranego od czapy, daj mi znać. Czy... O właśnie. Okej. Okay. Słuchajcie, wyjedźmy może z tej burzy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest wszystko. Jeśli chodzi o ten zestaw zadań. Ale tak jak mówię, za chwilę zobaczymy. Bo ucieknę może z tej burzy. I pozwoli gra. Bo ja? Albo nie. Dobra, pozwoliło mi. Zobaczmy. Dobra, czyli to było wszystko. Mieli w sumie niewiele zadań. Ne? Mieliśmy... Ile zadań? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć zadań, bo jeszcze te zadanie z tymi obrażeniami z działka. No, trochę biednie. Ale... Też ciekawie, bo... Mamy kolejny klejnot. To po pierwsze. Po drugie... mamy... Kolejne wspomnienie o tułaczu. Ze strony tym razem nadziei. To ciekawe... oni wiedzą o wspomnieniu tułacza.
to w sumie ciężko, żeby nie wiedzieli, skoro jest sama wyrocznia na końcu, to nam go przepowiadała. To tyle się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się też, że tej noty dają nadziei wizję właśnie. Ciekawe, co dalej te wizje nam dadzą. Więc no. To by było na tyle. Szybszy odcinek. Kolejne zadania za 2 tygodnie. Dusi groszki Ink. Może piastować, że kolejny Leynot będzie znajdował się właśnie u dusi groszków. No jedna rzecz właśnie mnie trochę zaskakuje. Fakt, że ta pani Shrama w sumie tak dosyć łatwo nam ten klejnot oddała. A może jakoś nie za bardzo nie do końca ogarniam to powiedzmy współpracuje z Megalodonem, a kto nie. Poza maszynistką. No ale nie wiem, jakoś tak trochę to dziwne dla mnie, że tak po prostu nam go oddała. To by znaczyło, że nie miał aż takiego wielkiego znaczenia dla niej. Ale dobra. Może robi to tam jakiś sens. Powiedzmy. No i co? I to naprawdę tyle. Jeszcze z innych ciekawostek, to w grze jest już dostępny właśnie przysłowiowy tułacz, o którym też była dzisiaj mowa. Można go spotkać na wyspie. Wiem, że są określone... Ja teraz nie wiem. Słyszałem dwie wersje. Że może się pojawić w jednym z 6 miejsc, albo z 3. Teraz nie wiem, która wersja jest prawdziwa, czy są dostępne tylko 3 miejsca. W których on się pojawia? Czy też 6 tych miejsc? Ale są właśnie określone miejsca, w których on się pojawia. Może on się pojawić, pojawia się on randomowo w meczu. No i jeżeli podejdziemy do niego za blisko, to po prostu on zniknie. No i w sumie tyle. Nie możemy z nim porozmawiać. Nie możemy za bardzo nic z nim zrobić, poza tym, że po prostu go widzimy. Tyle. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o patcha. Nie będę go teraz szukał. Ten sub, tak? Jeżeli go gdzieś spotkam, to nagram to na osobny film. Ale ten film po prostu zakończymy w tej miejscu. To były właśnie zadania. Były. To było wejście do romu. No i tyle. Dzięki za oglądanie. I do następnego materiału. Na razie.